Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. W ubiegły czwartek, 18 sierpnia, policjanci z Wydziału Kryminalnego Kraśnickiej Komendy zatrzymali 19-latka, który posiadał narkotyki. W trakcie rewizji okazało się, że młody mężczyzna miał przy sobie dilerki z marihuaną, haszyszem i wagę elektroniczną. Policjanci po zatrzymaniu podejrzanego udali się także na jego miejsce zamieszkania, gdzie odnaleziono kolejne porcje środków odurzających. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego naszej komendy w ostatnim okresie zatrzymali młodego mieszkańca Kraśnika, który posiadał przy sobie ponad 5 gram narkotyków, w tym również haszysz. Młody mężczyzna został zatrzymany u nas w komendzie. Po przesłuchaniach został doprowadzony do prokuratury celem zastosowania środka zapobiegawczego. Teraz policjanci z Kraśnickiej Komendy zajmują się ustalaniem, czy nielegalne substancje przeznaczone były tylko na własny użytek podejrzanego. Ostrzegamy wszystkich młodych mieszkańców, szczególnie tu młodych mieszkańców naszego powiatu, iż posiadanie jakiejkolwiek ilości narkotyków na chwilę obecną w naszym kraju jest nielegalne i wszystkie takie osoby będą pociągane do odpowiedzialności. Zatrzymanemu za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku udzielania ich innym osobom do 10 lat.